Dobry, dobry. Witam wszystkich. Dzisiaj będzie małe golenie. Taka ładna brzytwa, ponieważ Arek mi nie oddał mojej. Dobra. Zaczynam golenie. Jest tu ktoś w ogóle? Na razie nikogo nie ma, bo godzina jest chyba 17. Więc nie dziwię się, a ja się tu będę powoli zaczynał golić. Jakby coś, to się odezwijcie. O, jedna osoba jest. Pozdrawiam. Gdzie mam ten krem? O, jest kremik. Już nie ma osoby, nikogo. Są ta godzina, a tym zaś się goli. Dwie osoby widzę, pozdrawiam. Słychać mnie, odezwijcie się. Cztery osoby. Siema, siema. No i co? Słuchajcie, czekałem trochę z tym goleniem. Wow, będzie misja. Będzie, będzie. Słuchajcie, czekałem trochę z tym goleniem, bo musiałem złożyć... Witaj, witaj. Witaj, Piotr. Witaj, Rafał. Same Lewandowskie. Musiałem trochę poczekać z tym goleniem, bo złożyłem dzisiaj na prawo jazdy dokumenty na nowe, bo tam mi się badania pokończyły. I ten, i... Chodzi o to, że tam mam zdjęcie z brodą, więc się bałem, tak było z paszportem. Słychać, pozdrawiam, no super. I tak było z paszportem, że miałem problemy, bo tam tylko ostrożnie. Tam na zacięcia. Spokojnie, spokojnie. Dobra, dajemy. Jedziemy z tym koksem. Będzie widać? Ja. Kurde, jak to idzie. Jak zawsze, po maśle. Tylko ostrożnie. Dobra, mam tu gdzieś gąbeczkę. Może bym trochę to... Spróbuję trochę, o tak. Druga strona. Łapki lecą. Broda, nie wiem, chyba z... W sumie, kiedy ja złożyłem na paszport w grudniu, mamy kwiecień, czyli za 4 miesiące ma broda.
Ja też. Wam powiem, czym chyba dłuższa ta broda, tym się lepiej to goli. A w ogóle coś tu mam ciemno. Aha, bo tu coś mi tu zasłania pranie. O, widzicie? Tu wisi. Tak wam mówię, czekałem z goleniem na prawo jazdy, bo się bałem, że znowu jak dam zdjęcie z brodą, a przyjdę bez brody, będę miał takie problemy, jak miałem na paszport. Ale dzisiaj złożyłem dokumenty, więc czy nie są moje pierwsze prawo jazdy, tylko po prostu skończyły mi się badania i muszę wymienić, jak co 5 lat. Było i nie ma. Była Hitler. Wypłucza się i drugie przejście. Rafał, zostaw Hitlera. No nie wiem, co by moja żona to powiedziała. I tak już jest zła za to, że się golę. Muszę te brzytwy wszystkie naostrzyć. Arek miał mi oddać moją brzytwę i mi nie oddał.
Dupa. No i będzie. Syfów mi się pełno porobiło pod tą brodą. Elegancko idzie. No idzie, idzie elegancko. A nawet poszło już elegancko. No i po goleniu. Chociaż tu jeszcze. Będzie. Na sucho, dokładnie. A nie ma lekko. Nie, sztuka się ogolić, się na mokro. Dobra. Cześć, jeszcze nie wypuszczę. Poszło. Teraz po takim goleniu poczekam z 2-3 dni i dopiero się ogolę następnym razem, żeby ta skóra się jednak przyzwyczaiła trochę do tego golenia. Użyję sobie Brutala. Po goleniu. Dobra. Arek, oddaj mi tą brzytwę, łobuzie. Brzytwa taka dzisiaj. A teraz jak się ugoliłem, to się będę golił częściej. Właśnie to jest problem z brodą. Zawsze coś pod nią się robi. No dokładnie. No widzicie. Coś tu się podobiło. Tych wyprysków pełno. Ale co zrobić? Dobra, kończymy. Na razie, trzymajcie się, cześć. No sorry za krótko, ale ja się tak szybko golę. Trzymajcie się, cześć.